uwagę, że Krakowskie Biuro Festiwalowe miało budżet na kwotę 31 milionów złotych, czyli bardzo duży. I nigdy o tym nie mówiliśmy, że to jest mały budżet, to jest bardzo duży budżet. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli oszczędzać i już przy pierwszym projekcie budżetu, który przedstawił Krakowskie Biuro Festiwalowe, zostało zabrane. Daliśmy na 7 milionów złotych. Natomiast w momencie, kiedy radni Platformy decydują, że to mamy mieć obniżony budżet o kolejne prawie 7 milionów złotych, czyli to jest blisko 14 milionów złotych, no to nie da się za to zrobić tego, co robiliśmy do tej pory. Ciągle wierzę w to, że ten budżet będzie jednak zmieniał się w ciągu roku. Natomiast dla mnie bardzo ważna jest jedna rzecz. My robimy imprezy, które nie są, można powiedzieć, na miarę i konkurencyjne na terenie Polski. My konkurujemy z największymi miastami europejskimi, ale również światowymi. Nasze festiwale wpisują się w tak zwaną trasę turystyki festiwalowej. One się nie odbywają przypadkowo, nie odbywają się w przypadkowych terminach. Na nich przyjeżdżają absolutnie nieprzypadkowi ludzie. To nie są festiwale, o których mówi w tej chwili Platforma, że mamy promować się kulturą masową i robić masowe imprezy, czyli dla wszystkich. Bo imprezy dla wszystkich są dla nikogo. I albo będziemy się zastanawiać, jak osiągnąć to realnie, zastanawiać się, co tak naprawdę stanowi markę tego miasta, a to zaprzepaścimy te kilka dobrych lat, na które pracujemy od dłuższego czasu, żeby te festiwale wyglądały w ten sposób, jak wyglądają. Bo też dzisiaj nie mogę powiedzieć, że te festiwale będą tak procenta obcinane. Bo Krakowskie Biuro Festiwalowe w tym ogromnym budżecie tylko w 50% robiło festiwale. Reszta to jest tak zwana część turystyczna w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Czyli 10% informacji turystycznej o Krakowie, czyli w mieście, do którego przyjeżdża ponad 8 milionów turystów. W tym roku 600 tysięcy więcej. Będę bardzo mocno się zastanawiać, czy nie ograniczyć tą listę. Będę również zastanawiać się nad tym, czy nie ograniczyć, czy nie zlikwidować tego jeszcze nie za wcześnie Regionalnego Funduszu Filmowego, czyli ściąganie produkcji filmowych do Krakowa, które są z absolutnym sukcesem ściągane, bo to nam udało się ściągnąć produkcje bollywoodzkie do Krakowa, mówiąc krótko i brzydko, wykradając je trochę z Pragi. To oni w tej chwili na nas tworzą i produkują te filmy tutaj. Ja nie mówię, czy to będzie ta ekipa, ja mogę. Biorę to pod uwagę, że również to mogę zlikwidować. Dlatego nie mówię o festiwalach. Mało tego, Krakowskie Biuro Festiwalowe to również centrum kongresowe, które w tej chwili dopiero jest budowane. Natomiast ludzie, którzy wiedzą, jak należy promować, jak znają się na organizacji kongresów międzynarodowych, wiedzą, że to kongresy aplikuje się co 4 lata. Więc jeżeli od 2015 to centrum ma funkcjonować, w nim mają być kongresy, to my w tej chwili musimy o nie aplikować. To my w tej chwili musimy jeździć na targi branżowe, promować w branżowych wydawnictwach, nawiązywać kontakty, należeć do stowarzyszeń. Więc to jest szereg działań, które ciągną ze sobą oczywiście zobowiązania finansowe. Jeżeli tego nie będziemy robić, to pewnie już w następnej kadencji, może niektórzy radni zostaną, będą pytać, dlaczego nic z centrum kongresowym się nie dzieje. To będzie ich decyzja. A czy to pani będzie podejmować tę decyzję, czy ktoś inny? Bo podobno powiedziała pani, że pierwsza od tej ustawy, Drodzy Państwo, sytuacja jest taka. Jeżeli kawa przestanie istnieć, to oczywiście kapitan schodzi ostatni, ale oczywiście zejdzie. Tu ja się takiej decyzji nie boję. Natomiast decyzję o tym, co zostanie w KBF-ie, będziemy podejmować wspólnie. Tak? Jest od tego mój bezpośredni przełożony, czyli pani prezydent Magdalena Stroka, no i oczywiście pan prezydent Majchrowski, więc my już posiadamy z panią prezydent Magdaleną Stroką i decydujemy, z czego ścinamy 14 milionów złotych, podkreślam kwotę. I decydujemy, co zostaje. Myślę, że w przyszłym tygodniu, może do dwóch tygodni będę w stanie Państwu powiedzieć, co zostało, jakie to są realne rzeczy do zrobienia. Właśnie konkretnie. Drodzy Państwo, w tej chwili mogę to wymienić każdy. Ja wiem na pewno, ponieważ już mam zakontraktowane środki zabukowane na festiwale, które się już odbędą, czyli na pewno będzie festiwal Misteria Paschalia, mocno okrojonej części. Na tym, co jestem w stanie zaoszczędzić, to postaram się zaoszczędzić. Zrobię to na pewno. Na pewno odbędą się dwa koncerty operowane i na dzisiaj to jest tyle, co ja mogę powiedzieć. Przed nami tak naprawdę najbliższy kolejny festiwal to była Polska Kamera, czyli genialny festiwal. Bardzo się boję o jego losy. No i tak dalej. Najpóźniej jest festiwal muzyki filmowej, o którym
też nie mogę nic powiedzieć. Selektor Festival, Cowlet Music Festival, nie mówił Żywianka, których na pewno nie będzie. Mówi o Sylwestrze, którego nie będzie. Święto Miasto, takie drobne imprezy, ale również Festiwal Sztuki Współczesnej Artbum, nad którym bardzo mocno się zastanawiamy. To również Festiwal Literacki Konrada, to jest Festiwal Boska Komedia Teatralny i szereg innych. W tej chwili za wcześnie, żebym konkretnie wskazała, które z nich. Możecie Państwo szukać sponsorów zewnętrznych? Bardzo chętnie się na ten temat powiem, ponieważ chciałabym, żeby nie wskazano instytucji, która więcej środków zewnętrznych ściąga. Jeżeli Krakowskie Biuro Festiwalowe ma budżet na kwotę 30 milionów złotych, z małym hakiem miało to oczywiście w 2011 roku i udało nam się ściągnąć w ciągu tego jednego roku 17 milionów złotych, czyli więcej niż połowa. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze, które dają nam współorganizatorzy przy festiwalach. To są krocie, tak? Bo ja w tej chwili mogę wymienić na przykład jeden festiwal muzyki filmowej, przy którym miasto partycypuje w kosztach na kwotę około 2 milionów niespełna, a jedno, to znaczy nasz współorganizator Radio RMF Classic daje nam 2 miliony złotych. To są te pieniądze, które wychodzą z festiwalu. Trzeba pamiętać, że festiwale to nie jest 100% warte pieniądze przekazane przez miasto. Są 50% przekazuje miasto, czasami trochę mniej, czasami więcej, zależy od festiwalu, a resztę przekazuje współorganizator, tak? To jest jakby ich udział. Ściągamy pieniądze z ministerstwa i tam od ministra, który również jest Platformy Obywatelskiej, który przekazuje blisko na Krakowskie Biuro Festiwalowe, na imprezę organizowaną przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, blisko 4 milionów złotych rocznie. W tym roku również złożyliśmy wnioski na podobną kwotę. To pieniądze sponsorskie, to pieniądze, które mamy z biletów i jakby z innych rzeczy, które sprzedażowo działamy w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Jeżeli ja słyszę zarzut, że ponad 50% budżetu, który my zarabiamy, naszego budżetu zarabiamy, jest mało, to ja bardzo chętnie wysłucham propozycji, jak to się robi, żeby tych pieniędzy było więcej.